sędziowskiego z Warszawy. Sędzią głównym będzie pan Wojciech Chodowicz, a na liniach pomagać będą mu Marcin Brenda i Wojciech Woźniak. I czekamy na piłkarzy obu zespołów, ale zanim zostaną wyprowadzeni przez arbitrów, chciałbym jeszcze powitać na obiekcie prezesa Polonii Warszawa, byłego selekcjonera reprezentacji narodowej, pana Jerzego Engela. Witamy bardzo serdecznie. I przy okazji, panie Jerzy, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Solenizantów zresztą dzisiaj nam nie brakuje. Imieniny obchodzą bowiem Jerzy i Wojciech, czyli także generał Jerzy Matusik. 23 dzień kwietnia 2016 roku, sobota, ze Stadionu Miejskiego w Kozienicach. Witam Państwa, Łukasz Kluwczyński i zapraszam na mecz 25. kolejki trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Energia Kozienice versus Polonia Warszawa. Obie drużyny są już na płycie boiska, czas więc poznać składy. Zaczynamy od gości. Polonia Warszawa. Bramce z 18 Mateusz Tobiasz. Dalej w obronie od prawej strony numer 4 Marcin Bochenek. 26 Piotr Augustyniak. 99 Daniel Choroś. 19 Grzegorz Wojtyga. Pomocnicy numer 8 kapitan Piotr Kosiorowski. 31 Donatas Nakrosius. 10 Krystian Pieczara. 7 Mariusz Szymarczak. 9 Michał Zapaśnik. I w ataku na szpicy jako ten najbardziej wysunięty z 11 Bartosz Wiśniewski, trenerem polonistów. Od maja 2015 roku jest pan Igor Gołaszewski. I czas na skład gospodarzy. Energia Kozienice między słupkami z 1 Emil Piaseczny. Dalej w obronie od prawej strony numer 4 Bartłomiej Janiszewski. 17 Dariusz Mortka. 15 Patryk Walasek. 13 Łukasz Szary. Pomocnicy numer 16 Bartosz Kozicki. 21 Bartosz Zawadzki. 8 kapitan Andrzej Kalinka. 9 Eugeniusz Kołodziejczyk. 11 Wiktor Putin. I w ataku na szpicy z numerem 20 Damian Stanisławski. Trenerem Energii jest pan Artur Kupiec. Jako główny ten mecz poprowadzi pan Wojciech Chodowicz. Na liniach pomagać mu będą panowie Marcin Brenda i Wojciech Woźniak. W jednolitych czarnych trykotach Polonia Warszawa. Niebiesko-żółte koszulki, czarne spodenki. To gospodarze Energia Kozienice. Energia, która obecnie zajmuje 16 miejsce w ligowej tabeli. W 24 spotkaniach Kozieniczanie zgromadzili na swoim koncie 20 punktów. Polonia Warszawa aktualnie na czwartym miejscu. 24 mecze, 44 punkty i 6 oczek straty do lidera Sokoła Aleksandrów Łódzki. Gospodarzy Artur Kupiec. W pierwszym spotkaniu tych drużyn w tym sezonie z jesienią spotkanie Energii z Polonią na Konwiktorskiej 6 zakończyło się remisem 1-1. Wówczas do siatki trafiali Michał Zapaśnik i Daniel Ciupiński. Niezapomnianych piłkarskich wrażeń i proszę wszystkich Państwa o gorący... Od środka to spotkanie zaczną poloniści. Jest Mariusz Marczak, jest Bartosz Wiśniewski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Sprawdza jeszcze gotowość obu bramkarzy, arbiter główny. Sorry.
Wszystko gotowe. Można zaczynać. Drodzy Państwo, kurtyna idzie w górę. Zasmakujmy w emocjach. Zaczęli. Piotr Kosierowski. Do lewej strony jest szeroko ustawiony Piotr Augustyniak. Augustyniak natychmiast próba zagrania do przodu. Bartosz Wiśniewski skutecznie zatrzymany przez defensorów Energii Kozienica. Faul Marcina Bochenka, przepraszam, Michała Zapaśnika. Faulowany jeden z środkowych obrońców Energii Kozienice. Patryk Walasek do boku. Szeroko Łukasz Szary pod linię środkową. Piotr Kosierowski, on przejmuje piłkę. Piotr Kosierowski. Prawą stroną Krystian Pieczara. Pieczara przewraca się tuż przy linii bocznej. Najlepszy strzelec warszawskiej Polonii, zdobywca 10 goli w tej kampanii ligowej. I gospodarza. Łukasz Szary. I z autu zaczną gospodarze za linii bocznej, grający z numerem 13, Łukasz Szary, 30-letni obrońca, który dużą część kariery związany był z Radomiakiem Radom, a od sezonu 2012-2013 jest piłkarzem Energii Kozienice. Teraz ładne przedłużenie tej piłki głową. Dobrze jednak ustawiony w obronie Piotr Augustyniak, Bochenek, Krystian Pieczara, dobrze się zastawia Pieczara. Donatas na Grosius pod linię środkową. Pieczara, prawe sektory boiska. Krystian Pieczara, zablokowane to podanie do Wiśniewskiego. Ale już ponownie piłka pada łupem czarnych koszul. Mariusz Marczak do Augustyniaka. Donatas na Grosius. Litwin do Daniela Chorosia. Marczak. Daniel Choroś. Spokojnie, metodycznie teraz od formacji defensywnej próbują budować ten atak podopieczni trenera Igora Gołaszewskiego. Choroś. Uwaga, piłka. Pole karne Energii Kozienice. Nic z tego nie będzie. Od bramki zacznie Emil Piaseczny, 21-letni golkiper gospodarz. W poprzedniej kolejce ligowej Polonia pokonała u siebie po dramatycznej końcówce 2-1 Świtnowy Dwór Mazowiecki. Gol strzelony w ostatnich sekundach. Z kolei Energia Kozienice zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Ursusem Warszawa. Wracamy do wydarzeń na murawie boiska. Na razie oglądamy sporo walki w środku pola. Na Krosius. Mariusz Marczak w kole środkowym. Zapaśnik. Coraz bliżej pola karnego Energii byli piłkarze Polonii, jednak ten atak zatrzymany jeszcze w bezpiecznym punkcie przez zawodników gospodarzy. Pieczara. Piotr Kosierowski, doświadczony 35-letni kapitan czarnych koszul, zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie. Bartosz Wiśniewski osamotniony w tym ataku, rzucony teraz trochę na wyspę bez wsparcia. Bartosz Wiśniewski, były snajper z Nicza Pruszków. I Energia Kozienice w ataku. Dynamicznie do przodu z numerem 20 Damian Stanisławski. Najlepszy strzelec Energii Kozienice, zdobywca 8 goli. Z autu zaczną gospodarze. Energia jest bardzo niewygodnym rywalem dla zespołów z czołówki w tej rundzie. Udało się już Kozieniczanom zremisować z rezerwami Legii Warszawa. Pelikanem Łowicz, a w ostatniej kolejce punkt zdobyty z Ursusem Warszawa. Z Ursusem, który jest najlepszą drużyną wiosny w tej lidze. Uwaga, w ataku Energia Kozienice. Pieczara, on oddala niebezpieczeństwo od bramki polonistów. Bartosz Zawadzki, piłka w pole karne. Uwaga, będzie groźnie w ostatniej chwili. Piotr Augustyniak na rzut rożny.
Dobra interwencja Piotra Augustyniaka, 26-letniego defensora, dla którego jest to 16 mecz w tym sezonie. I z narożnika boiska zacznie Energia Kozienica. Szósta minuta meczu. Skupiony, przyczepiony między słupkami Mateusz Tobiasz. Uwaga, Tobiasz! Pewnie i spokojnie na przedpolu własnej bramki. Krystian Pieczara. Krystian Pieczara do boku. Piotr Kosiorowski. Kosiorowski, 16 metr. Kosiorowski, pole karne. Uwaga, minął się z piłką Piaseczny. Jednak ta piłka bezkarnie minęła całą szesnastkę drużyny Energii Kozienica. Kosiorowski do boku. Marcin Bochenek. Podanie zwrotne. Kosiorowski. Pieczara. Kosiorowski. Krystian Pieczara. Prawa strona boiska. Bochenek. Pieczara. Jeszcze raz Bochenek. Bochenek próbował zadać się z piłką. Skutecznie blokowany przez obrońcę rywali. I z autu Marcin Bochenek. Wysokość pola karnego Energii Kozienice. Siódma minuta tego meczu. Za linii bocznej zacznie Marcin Bochenek. 24-letni defensor. Były piłkarz Siarki Tarnobrzeg. Marcin Bochenek. Pole karne. Jest Wiśniewski, dobrze też ustawieni zawodnicy gospodarzy. Piłka jeszcze raz do Bochenka, prawa strona boiska. Marcin Bochenek, próba dośrodkowania zablokowana. I jeszcze raz za linii bocznej Marcin Bochenek. To 19 mecz w tym sezonie zawodnika z numerem 4. Marcin Bochenek mocno w angielskim stylu w pole karne. Jest Wiśniewski, nie sięgnął tej piłki, nie koniec tej akcji. Duże zamieszanie, Wiśniewski nad poprzeczką. To pierwsza tak groźna sytuacja w tym spotkaniu, ale pudłuje. Uderzający z 10 metrów Bartosz Wiśniewski. I od własnej bramki zacznie Emil Piaseczny. Warto wspomnieć, że w czubie tabeli trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej jest naprawdę ciasno, a lidera od strefy spadkowej dzieli raptem 9 punktów. Z tego też względu poloniści mimo 6-punktowej straty nie mogą być, mimo 6-punktowej straty do lidera nie mogą nie myśleć o walce o awans, ale muszą też uważać na to, co z tyłu, uważać, oglądać się za plecy. Aut dla Energii. Łukasz Szary. Choroś. Piotr Kosiorowski. Przepraszam, to Mariusz Marczak. Mariusz Marczak. Mariusz Marczak do środka. Uprzedzony Kosiorowski. Łatwa strata polonistów. I uwaga, w ataku Energia Kozienice. Jak mówiłem, są groźni na własnym stadionie. W starciu z rywalami, wyżej notowanymi zawodnicy Energii Kozienice. Faul przy linii bocznej. Ucierpiał Marcin Bochenek. Ewidentne przewinienie zawodnika, gospodarza Eugeniusza Kołodziejczyka. Na Krosius. Augustyniak. Marczak. Piotr Augustyniak. On wyprowadza piłkę z własnej połowy boiska. Piotr Augustyniak pod pole karne. Przecięte to podanie. Patryk Walasek. Kołodziejczyk na jeden kontakt. I Polonia. Kosiorowski. On musi postawić się pieczęć na każdej akcji swojego zespołu.
Pieczara, Bochenek, jeszcze raz Kosiorowski, Mariusz Marczak, Michał Zapaśnik, on teraz pokazał się do gry. Grzegorz Wojdyga, tuż przy linii bocznej, lewy obrońca Polonii. Kozicki, Bartosz Kozicki, dynamicznie do przodu. Kozicki pod pole karne Polonii, jednak to podanie do nikogo, do piłkarza widmo, nie było tam żadnego z partnerów zespołu. Jest Bochenek. 10 minut tego meczu za nami. Jak na razie bezpłodni w swoich atakach piłkarzy obu ekip. Bochenek. Na Krosius. Kosiorowski przy osi boiska. Krystian Pieczara. Krystian Pieczara dzisiaj ponownie wystawiony na skrzydle. Najlepszy strzelec Polonii. Na szpicy Bartosz Wiśniewski. A wśród graczy rezerwowych Przemysław Szabat. Piłkarz do niedawna jeszcze kontuzjowany. Mówiło się o jego powrocie w maju, ale już dzisiaj wśród graczy alternatywnych Przemysław Szabat. Piłkarz zimą sprowadzony ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. I Emil Piaseczny. Bramkarz gospodarzy. Na Krosius. Donatas na Krosius. Dobrze się zastawia Litwin. Bochenek. Piłka nabita, mówiąc językiem piłkarskim, i z autu na własnej połowie zaczną zawodnicy trenera Igora Gołaszewskiego, który teraz żywiołowo gestykuluje przy linii bocznej, cały czas udzielając wskazówek swoim podopiecznym. Tymczasem Augustyniak. Piotr Kosiorowski. Piotr Kosiorowski, on ponownie daje impuls akcji ofensywnej swojego zespołu. Mariusz Marczak w kierunku Wiśniewskiego. Znakomicie to jednak antycypował zawodnik rywali. Ta akcja zastopowana. Odzyskują futbolówkę poloniści. Pieczara. Na Krosius. Piotr Kosiorowski. Niecelnie. Augustyniak ze Stanisławskim. Faul Damiana Stanisławskiego, 23-letniego napastnika, wychowanka Radomiaka Radom. I już ponownie Polonia. Wojtyga. Zapaśnik. I aut dla czarnych koszul. Grzegorz Wojtyga z linii bocznej. Grzegorz Wojdyga, wysokość pola karnego Energii Kozienice, dobrze zatrzymywany w tej sytuacji, szarżujący lewą flanką Grzegorz Wojdyga, 28-letni obrońca, były piłkarz takich klubów jak Motor Lublin, Choniczanka Chojnice czy też Radomiak Radom. Grzegorz Wojdyga to jeden z bohaterów ostatniego ligowego spotkania Polonii ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W tamtym spotkaniu Grzegorz Wojdyga zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. I od własnej bramki z 5 metra Emil Piaseczny. Na Krosius. W pojedynku, który rozpoczął się o godzinie 13, Sokół Aleksander Włócki prowadzi z Wartą się raz 1-0. Mamy 52 minutę tego spotkania, a w Kozienicach po kwadransie w pojedynku Energii z Polonią, jak widzimy, bezbramkowy remis. I uwaga w ataku poloniści. Teraz prosty techniczny błąd Grzegorza Wojdygi. Ta piłka ląduje poza linią boczną. Bartosz Janiszewski. Augustyniak. Piotr Augustyniak, jest gwizdek sędziego. Faulowany zawodnik warszawskiej Polonii. Piotr Augustyniak, były piłkarz Bugu Wyszków. Augustyniak do Marczaka. Mariusz Marczak do boku, zapaśnik na jeden kontakt, niecelnie. I piłka dla gospodarzy. Teraz fatalne to podanie jest Pieczara. Krystian Pieczara, przewraca się zawodnik Polonii. Nie ma gwizdka arbitra. Gramy dalej, nic nie było.
Janiszewski. Zagranie po linii Bartosz Kozicki z autu. Zaczną gospodarze. Kwadrans tego meczu za nami. 25. kolejka trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Polonia jak na razie bezbramkowo remisuje w spotkaniu wyjazdowym z Energią Kozienice. Janiszewski po linii. I Mateusz Tobiasz, bramkarz warszawskiej Polonii. Dzisiaj po raz 11 na ligowych boiskach. Mateusz Tobiasz. Na Krosius. Daniel Choroś. Kosiorowski. Piotr Kosiorowski w strefie środkowej. Do Augustyniaka. Marczak. Ciężko na razie przedrzeć się polonistom przez te zasieki obronne rywali. Uwaga, może teraz Wojtyga. Płasko w pole karne. Jest okazja. Wybita piłka z pola karnego Energii Kozienice. No gaszą ten pożar w obrębie własnej szesnastki gospodarzy. Kosiorowski. Donatas na Krosius. Choroś. Piłka w środku boiska. Donatas na Krosius. Ładnie teraz wykorzystaniem całej geometrii boiska. Grzegorz Wojdyga tuż przy linii bocznej. Grzegorz Wojdyga. Strata zawodnika Polonii. I gospodarze. Szansa na akcję ofensywną, ale już odzyskują futbolówkę poloniści. Uwaga, Marczak z dystansu, szansa Piaseczny. Broni to uderzenie z dalszej odległości Mariusza Marczaka, Emil Piaseczny. Mariusz Marczak, piłkarz obdarzony silnym strzałem z lewej nogi. Już 6 bramek w tym sezonie Marczaka, ale tym razem nie znalazł sposobu na bramkarza rywali. Mariusz Marczak, 32-letni pomocnik czarnych koszul. Uwaga, szansa dla Energii Kozienice. Najgroźniejsza sytuacja zawodników gospodarzy. Jednak ta piłka znacznie mija światło bramki warszawskiej Polonii. Mariusz Marczak to również król asyst. Aż 9 bezpośrednich asyst Mariusza Marczaka. 6 goli w 23 spotkaniach. To jest bilans Mariusza Marczaka. Wracamy do wydarzeń na murawie boiska. Daniel Choroś. Pieczara. Daniel Choroś. Na Krosius. Marczak. Augustyniak. Jeszcze raz Litwin Donatas na Krosius. W kierunku Daniela Chorosia. Pieczara. W środku boiska Krystian Pieczara. Krystian Pieczara w pole karne. Uwaga! Jednak nikt nie ruszył do tej piłki. Łukasz Szary. Łukasz Szary po linii. Za mocne to podanie. Nie dojdzie do tej piłki Eugeniusz Kołodziejczyk. Eugeniusz Kołodziejczyk do środka. Już przeniesiony ciężar gry na prawą stronę. Bartosz Kozicki. Kozicki! Dośrodkowanie zablokowane. Nie koniec tej akcji. Cały czas w ataku Energia Kozienice. Wojdyga. Nie przejął piłki Grzegorz Wojdyga. Uwaga, będzie groźnie. Piłka w pole karne. Wybija futbolówkę w ostatniej chwili Marcin Bochenek. Jeszcze Energia. Jeszcze jedna piłka w pole karne. Polonistów szansa. Gol! 19 minuta meczu, 1-0 prowadzi Energia Kozienice. Autorem bramki grający z numerem 11 Wiktor Putin. To trzeci gol tego zawodnika w tej kampanii ligowej. 19 minuta spotkania. Bramkę dla Energii Kozienice zdobywa Wiktor Putin. 21-letni Ukrainiec daje prowadzenie gospodarzom. Energia Kozienice 1, Polonia Warszawa 0.
Jak widać, Wiktor Putin potrafi momentami być równie skuteczny jak inna osoba o podobnym nazwisku. I od środka poloniści. Zobaczymy, jak ten gol wpłynie na morale, na postawę podopiecznych trenera Igora Gołaszewskiego. Choroś. Wiktor Putin od roku w Kozienicach. 21-letni Ukrainiec, który już podobno zaklimatyzował się w drużynie Energii. Co potwierdził zdobytą dzisiaj bramką gracz z numerem 11. No i muszą teraz gonić wynik poloniści. Oni nie mogą gubić punktów, jeśli myślą realnie o tym, aby powalczyć o baraże w walce o drugą ligę. Teraz faul Donatasa na Krosiusa. Ewidentne przewinienie grającego z numerem 31 Litwina. I będzie rzut wolny dla Energii. Spora odległość do bramki Polonii. Nie ma bezpośredniego zagrożenia. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry gospodarze. Uwaga, jest centra w pole karne. I Mateusz Tobiasz ma już piłkę w swoich bramkarskich rękawicach. Daniel Choroś. Krystian Pieczara. Marczak. Kosiorowski. Piotr Augustyniak. Ciągnie dzisiaj Augustyniaka do przodu. On chciałby pomóc swoim kolegom w akcjach ofensywnych. Ale jak widać, dobrze dzisiaj dysponowani defensorzy Energii Kozienice. Oni nie pozwalają na zbyt wiele swoim rywalom. Eugeniusz Kołodziejczyk. Eugeniusz Kołodziejczyk do najbliżej ustawionego partnera. Z pierwszej piłki teraz pograli gospodarze. No i musiał się ratować wybiciem piłki poza linię boczną środkowy obrońca czarnych koszul. I za linii bocznej Łukasz Szary. I piłka dla Polonii. Mamy 23 minutę, przypominam, od 19. Energia Kozienice prowadzi 1-0 po golu Wiktora Putina. Pieczara. Krystian Pieczara podcinał swojego rywala. Polonista i woła do siebie Krystiana Pieczara arbiter główny, pan Wojciech Chodowicz. Krótka rozmowa wychowawcza, słowna reprymenda. Na tym się kończy. Będzie rzut wolny dla Energii. Bartosz Zawadzki, on zagrał piłkę na prawe skrzydło. Walka tuż przy linii bocznej, tuż przy narożniku boiska. No i wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu zawodnik Energii Kozienice. Będzie korner dla gospodarzy. Już zmierza do narożnika boiska Eugeniusz Kołodziejczyk. Doświadczony 35-letni pomocnik. Lewa noga, więc ta piłka będzie dokręcana w kierunku bramki polonistów. 25 minuta. Popatrzmy. Eugeniusz Kołodziejczyk. Uwaga, Mateusz Tobiasz nie sięgnął tej piłki. Na szczęście dla polonistów, na szczęście dla Tobiasza. Nikt nie zamykał tej akcji. Kosiorowski. Pieczara. Krystian Pieczara. Faulowany Pieczara przez grającego z ósemką kapitana Energii Andrzeja Kalinkę. Bochenek. Bochenek w pole karne. Ruszył do tej piłki Wiśniewski. Jednak to podanie z cyklu tych na zapalenie płuc. Nie doszedł do tego podania Bartosz Wiśniewski. Dzisiaj najbardziej ofensywnie ustawiony zawodnik stołecznego klubu.
I od te bramki Emil Piaseczny, 21-letni golkiper gospodarzy. Piaseczny daleko, mocno do przodu. Na Krosius. Wygrywa ten pojedynek powietrzny. Na Krosius jeszcze raz on. Kosiorowski. Grzegorz Wojdyga na lewej stronie. Mariusz Marczak. Coraz bliżej pola karnego energii poloniści. Spada jednak żar, spada temperatura tej akcji. Kosiorowski. Piotr Kosiorowski do Pieczary. Krystian Pieczara faulowany. Będzie rzut wolny dla Polonii. Ewidentnie faulowany w tej sytuacji Krystian Pieczara. 27-letni napastnik. Piłkarz z przeszłością w drugiej lidze. Tam reprezentował barwy m.in. Chrobrego Głogów i Znicza Pruszków. Ponad 30 metrów do bramki Emila Piasecznego. Ustawia futbolówkę Mariusz Marczak. Zobaczymy, czy pokusi się o bezpośredni strzał graczy z numerem 7. Skromny, dwuosobowy mur gospodarzy. Mariusz Marczak, pole karne. Dobrze głową gospodarze. Nie koniec tej akcji. Wiśniewski, pole karne. Uwaga, duże zamieszanie, szansa. Nie ma okazji do oddania strzału. Jeszcze uniesiona chorągiewka arbitra bocznego na spalonym zawodnik Polonii. I od rzutu wolnego zaczną Kozieniczanie. Z okazji chciałem podziękować za pomoc przy realizacji dzisiejszej transmisji Kronice Kozienickiej. I wracamy do wydarzeń na murawie boiska Choroś. Strata piłki Marczaka. Uwaga, będzie groźnie. Stanisławski wybija piłkę Bochenek. Kosiorowski. Pieczara. Krystian Pieczara do Bochenka. Nie, jest Liśniewski, teraz Bochenek. Marcin Bochenek, uwaga, dośrodkowanie, szansa. Jeszcze zamykał to Wojdyga. Był tam przewracany Grzegorz Wojdyga zdaniem kolegów zespołu. Ale sędzia niewzruszony. Milczy jego gwizdek i od tej bramki zacznie Emil Piaseczny. I od bramki Emil Piaseczny. Na Krosius. Donatas na Krosius. On wyłuska piłkę spod nóg rywala, ale też szybko ją traci. Uwaga, kolejna okazja. Piłka obok prawego słupka bramki strzeżonej przez Mateusza Tobiasza. Pojawiła się na tym meczu również grupka kibiców Polonii Warszawa. Myślę, że około 30 panów czarnych koszul pojawiło się dzisiaj w Kozienicach, aby wspierać swoich piłkarzy w tym spotkaniu wyjazdowym. Marczak. Mariusz Marczak. Ładna piłka na lewe skrzydło. Grzegorz Wojdyga, blisko niego obrońca rywali Bartosz Janiszewski. Uwaga, piłka zagrana w pole karne, ale zacznie od własnej bramki Emil Piaseczny. Futbolówka opuściła linię końcową po tym zagraniu Grzegorza Wojdygi. I Emil Piaseczny. Zdecydowanie potwierdzają w tych dwóch kwadransach, które już za nami, że są niewygodnym rywalem dla zespołów z czołówki zawodnicy Energii Kozienicy.
Marczak. Mariusz Marczak do Michała Zapaśnika. Michał Zapaśnik. Kosiorowski. Piotr Kosiorowski jeszcze raz. Zapaśnik uprzedzony. Ofensywny gracz czarnych koszul. Choroś. Na Krosius. Donatas na Krosius. Do tyłu bez ryzyka. Choroś. Augustyniak. Piotr Augustyniak po ziemi w kierunku Marczaka. Dobrze w defensywie, jednak energia Kozienice. Leży na murawie boiska zawodnik Polonii. On ucierpiał w starciu z zawodnikami energii. To Mariusz Marczak. I zaczniemy od rzutu sędziowskiego. Wojciech Chodowicz. Piotr Augustyniak. Do prawej strony, szeroko, zgodnie z podręcznikiem ustawiony Marcin Bochenek. Choroś. Kosiorowski. Pieczara. Christian Pieczara, on teraz środkiem. Pieczara w kierunku Zapaśnika. To podanie nie dociera do adresata. I uwaga, w ataku energia Kozienice. Przewracał się zawodnik energii. Jednak bez faulu, zdaniem arbitra. Teraz Wiśniewski, również przewraca się zawodnik czarnych koszul. I również bez gwizdka arbitra. Dariusz Mortka. Faulowany gracz energii Kozienice przez Bartosza Wiśniewskiego. Taka jest optyka na tę sytuację arbitra głównego. Emil Piaseczny. Nie dojdzie do tej piłki Krystian Pieczara. I z autu zacznie Łukasz Szary. 30-letni obrońca energii Kozienice. Tuż przy linii środkowej. Uwaga, piłka w pole karne, będzie okazja, szansa na drugiego gola. Wychodzi z bramki Tobiasz, protestują piłkarze energii Kozienice, domagając się rzutu karnego. Nie ma jednak jedenastki, wszystko zgodnie z przepisami, zdaniem sędziego. W mojej opinii słuszna decyzja arbitra Wojciecha Chodowicza. Choroś. I Łukasz Szary zacznie za linii bocznej. Wojtyga. Michał Zapaśnik. Michał Zapaśnik do Wiśniewskiego. Bartosz Wiśniewski, pole karne. Dobrze głową Patryk Walasek. Oddalają niebezpieczeństwo. Po raz kolejny podopieczni trenera Artura Kupca, który prowadzi ten zespół od lutego tego roku. Teraz wejście na kładką Bochenka. To nie umknęło uwadze sędziemu. 35. minuta. Energia Polonia 1-0 po golu. Tak, tak, to nie żart Wiktora Putina. Dziesięć minut plus to, co doliczy sędzia do zakończenia pierwszej połowy. Jak na razie bezradni w tym spotkaniu poloniści. Marczak. Augustyniak.
Piotr Augustyniak na prawą stronę. Niedokładne to podanie Augustyniaka. Zgubił się nam nieco operator kamery. Zdał tu Łukasz Szar. Pieczara. Krystian Pieczara do przodu. Jest te gwizdek sędziego. Przerwana ta akcja. Jest pierwsze indywidualne upomnienie w tym spotkaniu. Jest też żółta kartka dla piłkarza Energii Kozienica. Od rzutu wolnego na własnej połowie zacznie Polonia. Gramy na gwizdek, pokazuje arbiter. I zacznie na Krosius. Koroś. Augustyniak. Tobiasz. Żółtą kartką upomniany gracz Energii Kozienice, oznaczony numerem 21. Bartosz Zawadzki. Augustyniak. Na Krosius. Donatas na Krosius. Krystian Pieczara. Krystian Pieczara. Pieczara. Uwaga. Będzie groźnie. Pieczara do linii końcowej. Marcin Bochenek nie dojdzie do tej piłki. Przesadził teraz siłą tego podania Krystian Pieczara. Od bramki zacznie Emil Piaseczny. Ale gdyby nie ta bramka dla Energii Kozienice, można by było powiedzieć, że to spotkanie jest wyrównane niczym plac pod budowę. Łukasz Szar. Bochenek do środka. Mariusz Marczak. Przepraszam, to Kościorowski. Augustyniak. Piotr Augustyniak. Piotr Augustyniak. Kosiorowski. Marczak. I uwaga, kolejna akcja ofensywna dla Energii Kozienice. Znowu będzie groźnie pod bramką Polonii Warszawa. Kołodziejczyk teraz przy przyjęciu piłki pomagał sobie ręką Eugeniusz Kołodziejczyk, grający z numerem 9, pomocnik gospodarzy, który występuje w drużynie Energii Kozienice od sezonu 2012-2013. Już w ataku poloniści, ale ta akcja zastopowana. Marczak. Zapaśnik. Michał Zapaśnik. Do boku. Marczak. Na Krosius. Proste pod nogi rywali. Z autu zacznie Energia Kozienica. Z linii bocznej Bartłomiej Janiszewski. Augustyniak, obrońca Polonii. Marczak. Mariusz Marczak. No i kolejna, łatwa, prosta, niewymuszona strata polonistów. Piaseczny. Augustyniak do środka. Kosiorowski. Odzyskują piłkę zawodnicy Energii Kozienice. Już sunie kolejny atak gospodarzy. Uwaga, teraz błąd Augustyniaka. Tobiasz naprawia to, co zepsuł Augustyniak, bramkarz czarnych koszul. Dobrze, w tempo w tej sytuacji Mateusz Tobiasz, punktualny bramkarz drużyny ze stolicy. Kosiorowski. Piotr Kosiorowski, Kosiorowski środkiem dynamicznie. Kosiorowski, to odegranie nie najlepsze, ale wcześniej faulowany kapitan Polonii. Cztery
41 minuta spotkania, rzut wolny dla polonistów. Około 24, może 25 metrów do bramki Energii Kozienice. I oddala mur na przepisowe 9 metrów, 15 centymetrów pan Wojciech Chodowicz, sędzia główny. No i sfokusowany na futbolówce bramkarz gospodarzy Emil Piaseczny. Jest na Krosius, jest Mariusz Marczak. Jeszcze uspokaja zapędy do nadmiernej ostrości w grze zawodników obu ekip arbiter. Jest gwizdek, uwaga, Mariusz Marczak, pole karne, duże zamieszanie, uderzenie głową, bardzo niecelne, jeszcze próbował to ratować Bartosz Wiśniewski, ale ostatecznie od bramki zacznie Energia Kozienice. Nie trafił czysto w piłkę zawodnik Polonii. Końcówka pierwszej połowy. Emil Piaseczny na połowę rywali. Łukasz Szary do środka. Piaseczny. Walasek. I Polonia. Piotr Augustyniak. Kosierowski. Na Krosius. Piotr Augustyniak. Mariusz Marczak. Na Krosius. Donatas na Krosius. Wojtyga. Mariusz Marczak. Mariusz Marczak. Zazębia się ta akcja czarnych koszul. I z autu na własnej połowie zacznie drużyna Energii Kozienice. Za linii bocznej Bartłomiej Janiszewski, 21-letni zawodnik gospodarzy. Kosierowski. Piotr Kosierowski, Kosierowski traci piłkę, uwaga, będzie groźnie, muszą wracać do defensywy poloniści. Eugeniusz Kołodziejczyk, Kołodziejczyk zatrzymany przez Marcina Bochenka. Dobrze, skutecznie w defensywie, prawy obrońca Polonii. Łukasz Szary pod pole karne. Jeszcze raz Łukasz Szary, gwizdek sędziego, odrzutu wolnego zacznie Energia Kozienice. Faulowany strzelec bramki, a więc Wiktor Putin, jak na razie bohater tego meczu. I odrzutu wolnego zacznie grający z numerem 21 Bartosz Zawadzki. Bartosz Zawadzki, były piłkarz Mazowsza Grójec od rzutu wolnego. 44 minuta. Jednoosobowy mur, tylko Krystian Pieczara. Bartosz Zawadzki, uwaga, dobra ta centra! Głową Wojtyga. I będzie rzut rożny dla Energii Kozienice. No i Bartosz Zawadzki. On zacznie spod chorągiewki. Bartosz Zawadzki. Uwaga, Mateusz Tobiasz. Skutecznie bramkarz Polonii. Jeszcze faulowany Mateusz Tobiasz i odrzutu wolnego Polonia. Na Krosius. Mamy już 45 minutę. Bochenek.
Łukasz Szary z autu. Łukasz Szary po linii. Stanisławski. Damian Stanisławski. Stanisławski zatrzymany przez Bochenka. Jest na desancie Wiśniewski, jednak na offside'zie. Bartosz Wiśniewski za linią obrońców w momencie podania napastnik Polonii. I Bartosz Zawadzki. Piłka zagrana pod pole karne polonistów. Marczak ryzykownie, Choroś. Uwaga. I Mateusz Tobiasz. Koniec pierwszej części tego spotkania. Trzy kwadranse za nami. 25. kolejka trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Energia Kozienice prowadzi na własnym stadionie z Polonią Warszawa 1-0 po golu z 19 minuty Wiktora Putina. Tyle na razie. Proszę pozostać z nami. Za kilkanaście minut wracamy na drugą połowę tego meczu. Taki sam wynik w kończącym się spotkaniu Sokoła Aleksandrów Łódzki z Wartą Sieradz. Gospodarze prowadzą w 84 minucie 1-0. Thank you.
Yeah.
Witam Państwa ponownie. Po przerwie wracamy do Kozienic. Stadion Miejski przy ulicy Sportowej 3. Do przerwy Energia Kozienice prowadzi z Polonią Warszawa 1-0 po golu Wiktora Putina. Za chwilę druga odsłona tego spotkania, ale wcześniej przypomnę wyjściowe składy. Zaczynamy od gości. Polonia w bramce z 18 Mateusz Tobiasz, dalej w obronie numer 4 Marcin Bochenek, 26 Piotr Augustyniak, 19 Daniel Choroś, 99 Grzegorz Wojdyga. Pomocnicy numer 8 kapitan Piotr Kosiorowski, 31 Donatas Nakrosius, 10 Krystian Pieczara, 7 Mariusz Marczak, 9 Michał Zapasik i w ataku z 11 Bartosz Wiśniewski. Trenerem polonistów jest 48-letni Igor Gołaszewski. I czas na skład gospodarzy. Energia Kozienice między słupkami z 1 Emil Piaseczny. Dalej w obronie numer 4 Bartłomiej Janiszewski, 17 Dariusz Mortka, 15 Patryk Walasek, 13 Łukasz Szary. Pomocnicy numer 16 Bartosz Kozicki, 21 Bartosz Zawadzki, numer 8 kapitan Andrzej Kalinka, 9 Eugeniusz Kołodziejczyk, 11 Wiktor Putin i w ataku na szpicy z numerem 20 Damian Stanisławski. Trenerem Energii jest pan Artur Kupiec. Szykuje się podwójna zmiana w drużynie czarnych koszul przy linii bocznej Przemysław Szabata, więc wraca po kontuzji gracz z numerem 5, zawodnik, który zagrał 21 minut zaledwie w barwach warszawskiej Polonii. I piłkarze Energii Kozienice oraz Polonii Warszawa ponownie... Energia z kolei bez zmian przystępuje do drugiej części tego spotkania. Drużynie z Warszawy, jedna zmiana po przerwie. Grającego z numerem 19. A z boiska w drużynie Polonii Warszawa opuścił Grzegorz Wojdyga, za niego na boisku z numerem 5 Przemysław Szabat, a więc Wierzbowski, który również stał przy linii bocznej, jak na razie pozostaje na ławce rezerwowych. Energia prowadzi 1-0. Marczak do Augustyniaka. Piotr Augustyniak. Daniel Choroś. Przemysław Szabat, pierwszy kontakt z piłką byłego gracza Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Przemysław Szabat również w przeszłości był piłkarzem krakowskiej Wisły i Wisły Płock. Augustyniak pod pole karne, uwaga, Bochenek, będzie okazja, Bochenek! Zatrzymana ta akcja, jest gwizdek sędziego. Sygnalizują tam zagranie ręką poloniści, jednak tylko wrzut z autu, zdaniem arbitra. Z autu Marcin Bochenek, wysokość pola karnego rywali. I Marcin Bochenek mocno w pole karne. Uwaga, Zapaśnik zablokowany. To uderzenie, nie koniec tej akcji. Jeszcze Marczak szukał tam miejsca do oddania strzału. I ruszają z kontratakiem gospodarze. Było zagranie ręką. Rzut wolny dla Polonii. Czterdziesta siódma minuta, stały fragment gry dla czarnych koszul. Mariusz Marczak, on już pieczołowicie ustawia piłkę na murawie Stadionu Miejskiego w Kozienicach. I zakończyło się spotkanie Sokoł Aleksandrów Łódzki. Lider tabeli pokonał na własnym obiekcie Warty Sieradz 1-0. A tymczasem zakończyło się spotkanie Sokoła Aleksandrów Łódzki z Wartą Sieradz. Sokół zwyciężył 1-0. Uwaga, piłka w pole karne, Choroś nad poprzeczką. Ta piłka poszybowała po uderzeniu głową Daniela Chorosia. A więc na pewno utrzymają przewagę punktową nad zespołem Polonii Warszawa. Być może ją zwiększą piłkarze Sokoła Aleksandrów Łódzki. Jak powiedziałem, Sokół pokonał dzisiaj 1-0 Wartę Sieradz w ramach 25. kolejki 3. Ligi Łódzko-Mazowieckiej. Od bramki Emil Piaseczny. Faulowany Krystian Pieczara. Kibiców, bardzo proszę,
o kulturalny i sportowy doping. Ponownie rzut wolny i ponownie Mariusz Szymarczak. On ma abonament na stałe fragmenty gry w zespole czarnych koszów. Jest gwizdek sędziego. Mariusz Szymarczak, uwaga, dobra ta centra. Piłka znowu obok bramki Energii Kozienica, ale z dużym animuszem przystąpi do tej drugiej połowy zawodnicy Igora Gołaszewskiego. Musiało być gorąco w szatni czarnych koszy. Pięćdziesiąta minuta meczu. Mariusz Marczak spod chorągiewki. Mariusz Marczak, dobre dośrodkowanie, uwaga, szansa broni Piaseczny. I od bramki zaczął 21-latek. Bochenek do Augustyniaka. Kosierowski do prawej strony. Szeroko ustawiony Szabat. Augustyniak. Na Krosius w kole środkowym. Donatas na Krosius. Choroś. Kosierowski. Piotr Augustyniak, lewa strona boiska. Piotr Augustyniak po ziemi. Uwaga, będzie okazja. Emil Piaseczny już ma piłkę w swoich rękawicach. W następnej kolejce ligowej Polonia zagra u siebie z Błękitnymi Raciąż. Z kolei Energia Kozienice zagra w delegacji z Nerem Poddębice. Bartosz Wiśniewski, on zabrał się z piłką. Bartosz Wiśniewski, Wiśniewski podcinany. Ewidentnie faulował w tej sytuacji Bartłomiej Janiszewski. 21-letni defensor Energii Kozienice. Jest zasłużona żółta kartka dla Janiszewskiego. Pięćdziesiąta druga minuta, Mariusz Marczak, popatrzmy, szansa, wybita ta piłka. Po raz kolejny nie pozwalają oddać celnego strzału na własną bramkę Kozieniczanie. Oni teraz w kontrataku. Trójką atakuje zespół Energii. Uwaga, groźnie pod polem karnym polonistów. Od bramki zacznie Mateusz Tobiasz. Augustyniak. Augustyniak na Krosius. Mariusz Marczak pod pole karne. Uwaga, jest Bartosz Wiśniewski. Bartosz Wiśniewski tyłem do bramki. Wiśniewski do linii końcowej. Wiśniewski zablokowane to dośrodkowanie. Będzie rzut rożny dla stołecznych. I Mariusz Marczak lewą nogą, a więc ta piłka dochodząca w kierunku bramki Energii Kozienice. Koszerowski, Marczak, prawa strona boiska, Marczak, Marczak ładnie nawinął rywala. Mariusz Marczak, dobra ta centra, szansa, Emil Piaseczny
Fantastycznie teraz na przedpolu własnej bramki. Emil Piaseczny, zasłużone brawa dla golkipera Energii Kozienica. I ruszają z kolejną akcją ofensywną gospodarze. Uwaga, strzał z dystansu, broni Mateusz Tobiasz. Były bramkarz Pogoni Siedlce. Kosierowski do boku. Mariusz Marczak. Mariusz Marczak. Fatalnie w tej sytuacji Mariusz Marczak. 50. minuta meczu. 1-0. Cały czas prowadzą gospodarze po golu z 19 minuty Ukraińca Wiktora Putina. Emil Piaseczny. Pod linię środkową. Janiszewski. Przewracany piłkarz Energii Kozienice. Żółty wolny dla Energii. Faul Marcina Bochenka ucierpiał w tej sytuacji. Szarżujący Bartosz Kozicki. 18-letni ofensywny gracz drużyny gospodarzy. No i ustawia futbolówkę Eugeniusz Kołodziejczyk. Skromny, jednoosobowy mur Polonii Warszawa. Uwaga, piłka już polu karnym polonistów. Dobrze głową Bartosz Wiśniewski. On teraz wrócił we własne pole karne. Jeszcze Energia, uwaga, będzie okazja. Zawadzki, Tobiasz, ależ fantastycznie w tej sytuacji Mateusz Tobiasz. No był żywą reklamą linii lotniczych bramkarz warszawskiej Polonii. Mariusz Marczak, pole karne, zapaśnik głową do pieczary. Podanie nie dociera do adresata, jest Emil Piaseczny. Augustyniak. Kosierowski. Marczak. Na Krosius. Augustyniak. Faulowany Bartosz Wiśniewski. Augustyniak. Za mocne podanie do Bochenka. I z autu Bartłomiej Janiszewski. Stanisławski do boku. Eugeniusz Kołodziejczyk. Już wysokość pola karnego polonistów. Jest centra, strzał głową. Nad poprzeczką szybuje futbolówka. Bochenek. Kosiorowski. Na Krosius. Wiśniewski. Bartosz Wiśniewski. On teraz operuje nieco za plecami Krystiana Pieczary, a
najlepszy strzelec Polonii na szpicy. Zapaśnik. Zapaśnik pole karne jest Bochenek. Za późno zorientował się, gdzie jest futbolówka. Marcin Bochenek. Jeszcze aut dla czarnych koszów. Marcin Bochenek, pole karne. Uwaga, jest Pieczara. Wiśniewski, uwaga, zapaśnik, duży chaos, zamieszanie. Jest gwizdek sędziego, nawet gdyby trafił w bramkę Michał Zapaśnik, ten gol nie został by uznany. I Emil Piaseczny. Wiśniewski. Niecelnie. Godzina tego meczu za nami. 25. kolejka trzeciej ligi łódzko-mazowieckiej. Energia Kozienice, Polonia Warszawa 1-0. Emil Piaseczny. Kosiorowski. Przemysław Szabat. Przemysław Szabat. Szabat ładnie to zrobił. Uwaga, Marczak. Marczak, pole karne. Fatalnie teraz skiksował. Środkowy obrońca Energii Kozienice Dariusz Mordka. 28-letni defensor. Były piłkarz Radomiaka Radom, czy też Mazowsza Grójec. Będzie korner dla warszawskiej Polonii. Mariusz Marczak, uwaga, popatrzmy, jest Szabat, Przemysław Szabat głową. Jeszcze szansa, Daniel Choroś, tylko boczna siatka. Odrzutu wolnego warszawiac Piotr Augustyniak. Na Krosius. Marczak. Mariusz Marczak, Marczak dynamicznie do przodu. Uwaga, jest dośrodkowanie, będzie szansa. Wtrącona ta futbolówka. Jeszcze Wiśniewski, duże zamieszanie, ale jeszcze chaos, przewraca się Pieczara. Nic nie było, nie ma gwizdka sędziego, nie będzie rzutu karnego dla Polonii Warszawa. No jest żółty kartonik dla Bartosza Wiśniewskiego za próbę wymuszenia rzutu karnego. I gospodarze. Bartosz Wiśniewski oznaczony numerem 11. Upomniany żółtym kartonikiem to gracz Polonii Warszawa. Kołodziejczyk. Eugeniusz Kołodziejczyk, on lewą stroną. Eugeniusz Kołodziejczyk, blisko niego Przemysław Szabat. Kołodziejczyk w narożniku boiska.
No i wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu grający dziewiątką Eugeniusz Kołodziejczyk. Bartosz Zawadzki. 64. minuta. Uwaga, piłka w pole karne. Wiśniewski jeszcze raz pod chorągiewki zacznie Energia Kozienica. I ponownie Bartosz Zawadzki. Zawadzki, uwaga, nikt nie zamykał tej akcji. Uwaga, jeszcze szansa, piłka w pole karne. Wybija futbolówkę Przemysław Szabat. Jeszcze próba uderzenia zza linii pola karnego. No ale nie trafia w ten prostokąt o wymiarach 7:32 na 2:44 zawodnik Energii Kozienicy. Jest zmiana w drużynie czarnych koszul. Na boisku melduje się z numerem 21 Mariusz Wierzbowski, 18-letni pomocnik, bohater meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Jego strzał z ostatnich sekund przesądził o tym, że czarne koszule zgarnęły komplet punktów w tym niezwykle ważnym spotkaniu. 21 Mariusz Wierzbowski. I z autu Bochenek. I jeszcze i mamy także zmiana w drużynie Energii Kozienice. Energii Kozienice. Boisko opuścił Bartosz Kozicki. Z boiska zszedł Bartosz Kozicki, a w jego miejsce z numerem 22 18-letni Rafał Stróżka, który ostatnio występował w Radomiaku Radom. Augustyniak. Wierzbowski. Bochenek. Niecelnie. I szansa dla Energii Kozienice. Trójką wychodzą zawodnicy gospodarzy. Bochenek przewracał rywala. Kosierowski. Marczak. Kosierowski. Przemysław Szabat przy linii bocznej. Przemysław Szabat, Szabat, pole karne. Dobrze, w obronie Dariusz Mordka. Uwaga, jest piłka w pole karne Energii Kozienice. Uderzał głową Krystian Pieczar, ale był na posterunku Emil Piaseczny. Po raz kolejny skutecznie między słupkami 21-letni bramkarz gospodarzy. Augustyniak. Daniel Choroś. Mateusz Tobiasz. Augustyniak. Piotr Kosierowski. Piotr Kosierowski, on przy linii środkowej. Piłka już wędruje na prawe skrzydło. Daniel Choroś. Szabat. Mariusz Marczak.
Mariusz Marczak, pole karne, Bochenek na spalonym. I gospodarza. Uwaga, będzie szansa. Stanisławski płasko w pole karne Polonistów. Wybija piłkę Szabat. Jeszcze energia. Janiszewski. Uwaga, jest okazja. Urwał się zawodnikowi Polonii. Grający z 11, Wiktor Putin. Jest żółta kartka dla Donatasa Nakrosiusa. Ostro, bezpardonowo w tej sytuacji, niezgodnie z przepisami, Donatas Nakrosius. Żółty kartonikiem upomniany Donatas Nakrosius. No, od tego rzutu wolnego zacznie Eugeniusz Kołodziejczyk. Dwóch zawodników Polonii w murze. Eugeniusz Kołodziejczyk, popatrzmy, Tobiasz. Marczak. Mariusz Marczak naciskany pod presją i faulowany tuż w linii bocznej. Mariusz Marczak. Niezwykle mobilny w dzisiejszym spotkaniu Mariusz Marczak. Stara się być niemal na każdym fragmencie boiska, gracz z numerem 7 na czarnej koszulce. On często bierze ciężar gry na swoje barki. Augustyniak. Wierzbowski. Bochenek. Piłka opuszcza linię boczną. Aut dla Polonii. Bochenek, pole karne. Pieczara zgrywa tę piłkę klatką piersiową. Na spalonym Bartosz Wiśniewski. 7 meczów, 2 gole. To bilans, jak do tej pory, Bartosza Wiśniewskiego w tym sezonie w barwach czarnych koszul. I Piaseczny. Z autu Bochenek. Nakrosius. I uwaga, Wierzbowski, Wierzbowski, szansa, Koszorowski po ziemi, broni Piaseczny. Augustyniak. Bochenek uratował piłkę, ale podał ją wprost pod nogi rywala. Stanisławski. Damian Stanisławski, Damian Stanisławski. Stanisławski walczy z Augustyniakiem. Stanisławski, zażarta walka. Augustyniak lepszy. Pieczara. Od rzutu wolnego zacznie Polonia. Pośpieszył się teraz z rozpoczęciem gry od rzutu wolnego Bartosz Wiśniewski. Janiszewski zza linii bocznej. Choroś. Do boku. Szabat.
Przemysław Szabat. Szabat prawą stroną boiska. Marczak. No nie mają pomysłu na akcje ofensywne. Poloniści. Wierzbowski. Koszerowski. Szabat. Wierzbowski. Nakrosius. Donatas Nakrosius do Wierzbowskiego. Mariusz Wierzbowski. Wierzbowski. Do prawej strony jest szeroko ustawiony Mariusz Marczak. Marczak, uwaga, piłka w pole karne, szansa! Piaseczny, kapitanie, bramkarz Energii Kozienice. Fantastycznie, młody bramkarz gospodarzy. Brawa za tę interwencję dla Emila Piasecznego. I jest rzut rożny dla polonistów. Kwadrans plus to, co doliczy sędzia do zakończenia tego meczu. I Mariusz Marczak, on zacznie z rzutu rożnego. Mariusz Marczak, uwaga, był Augustyniak, nie trafia jednak czysto w piłkę Piotra Augustyniak, środkowy obrońca Polonii Warszawa. I Emil Piaseczny. Teraz chaosu nam się wdarło na płytę boiska. Może uspokoją to gracze Energii Kozienice. Oni w ataku, piłka już w polu karnym polonistów. Wybija zawodnik czarnych koszul Donatas Nakrosius. Wiśniewski, niecelnie. Janiszewski. Bartłomiej Janiszewski do nikogo. Tobiasz. Choroś. Kosierowski. Do boku. Mariusz Marczak. Szabat. Kosierowski. Augustyniak. Mariusz Wierzbowski. I Choroś. Nakrosius. W środku boiska. Do Augustyniaka. Kosierowski. Mariusz Wierzbowski. Jeszcze raz Piotr Kosierowski. Kosierowski do prawej strony boiska. Przemysław Szabat. Szabat. Piłka dla Energii Kozienice. Donatas Nakrosius w kole środkowym boiska. Szykuje się zmiana w Energii Kozienice. Na razie nie ma jednak sposobności, aby dokonać tej roszady personalnej. Tymczasem Wierzbowski. Mariusz Marczak. Mariusz Marczak w środku. Marczak, pole karne. Zacznie Emil Piaseczny. Teraz jest okazja do tego, aby zrobić zmianę w drużynie Energii Kozienice.
Już za moment na boisku pojawi się z numerem 6 Konrad Paterek, zaledwie 17-letni pomocnik, były piłkarz Młodzika Radom. 79 minuta spotkania. Boisko opuścił. A z boiska zszedł Wiktor Putin, a więc jak na razie bohater tego meczu, strzelec gola. No i on żegnany brawami. W 19 minucie pokonał bramkarza Polonii Warszawa, a Wiktora zmienił z numerem 6 Konrad Paterek. Bochenek. Kosierowski. Uwaga, piłka w pole karne polonistów. Będzie szansa, Bochenek. W ostatniej chwili Marcin Bochenek, obrońca Polonii. Augustyniak jak najdalej od własnej bramki, jak najdalej od własnego pola karnego. Janiszewski do środka. Na Krosius. Kosierowski do prawej strony. Przemysław Szabat. Marczak. Donatas na Krosius. W środku pola na Krosius. Kosierowski, jest gwizdek sędziego. Faulowany kapitan Polonii. Jest zmiana w drużynie czarnych koszul. Boisko opuszcza Piotr Augustyniak, numer 26, a w jego miejsce z 20 Marcin Kluska, który wczoraj obchodził 20 urodziny. No i zobaczymy, czy dzisiaj sprawi sobie prezent wychowanek KS Raszy, dla którego jest to 22 mecz w tym sezonie. Tymczasem od rzutu wolnego Marczak. Marczak, pole karne, szansa, nie sięgnął piłki już 80. Przemysław Szabat. Trzecia zmiana w drużynie Polonii Warszawa, na boisku oznaczone numerem 20 Marcin Kluska. Dziewięć minut plus to, co doliczy sędzia do zakończenia tego meczu. Energia Kozienice, Polonia Warszawa. 1-0. Wkraczamy powoli w decydującą fazę tego spotkania. Jak na razie scenariusz tego meczu cały czas w rękach zawodników Energii Kozienice. Janiszewski. Dobrze w obronie Polonia. Walka przy linii bocznej. Jest faul. Będzie rzut wolny dla gospodarzy. Uwaga, jeszcze uderzenie, Mateusz Tobiasz. O, nie wygląda, to dobrze, jeśli chodzi o grę czarnych koszul. No, jeśli mają aspiracje, marzenia o grze w drugiej lidze, piłkarze Polonii, którzy przebywają na murawie boiska, no to chyba niedługo będą musieli się z tymi marzeniami pożegnać.
Po raz kolejny piłka stracona w łatwy sposób przez czarne koszule. Piaseczny. I będzie zmiana w drużynie Energii Kozienice. Stoi już przy linii bocznej, gotowy do tego, aby za moment pojawić się na placu gry Piotr Czerwiński, zaledwie 17-letni zawodnik wprowadzony z drużyny juniorów do tego pierwszego składu Energii Kozienice. Jak na razie jednak w ataku poloniści Donatase na krosiu z Litwin. Coraz bliżej pola karnego Energii Kozienice, jednak piłka wraca pod nie środkową. Kosiorowski. Choroś. Szabat. Kluska. Marcin Kluska, uwaga, Marczak, Mariusz Marczak, uwaga, będzie szansa, piłka w polu karnym, Bochenek zgubił futbolówkę, Marcin Bochenek, ale też shot gwizdany offside. Osiemdziesiąta, szósta już minuta. Jest korekta w składzie Energii Kozienice. 6 minuta spotkania. Mamy kolejną zmianę w naszym zespole. Boisko opuszcza Damian Stanisławski. Z boiska schodzi Damian Stanisławski, a więc najlepszy strzelec gospodarzy w tym sezonie. Zdobywca 8 goli, a w jego miejsce z dziesiątką Piotr Czerwiński. A więc obrońca za gracza ofensywnego będzie bronił tego korzystnego wyniku trener Artur Kupiec. Na krosius. Daniel Choroś. Szabat. Donatas na krosius. Piotr Kosiorowski. Przemysław Szabat. Szabat pole karne. Będzie szansa. Jednak po raz kolejny nie potrafią oddać celnego strzału na bramkę swoich oponentów poloniści. Marczak. Wiśniewski. Na krosius. Choroś. Kosiorowski. Bochenek. Wierzbowski. Mariusz Wierzbowski, Wierzbowski, Mariusz Wierzbowski, Wierzbowski indywidualnie na przebój, jest rzut karny. Jedenastka dla Polonii Warszawa. Fantastyczna, indywidualna akcja Mariusza Wierzbowskiego. No i faulowany w polu karnym rywali, 18-letni gracz warszawskiej Polonii. Końcówka spotkania, rzut karny dla czarnych koszul, a Mariusz Wierzbowski znowu może zostać bohaterem ekipy z Warszawy. Bartosz Wiśniewski, on podejdzie do tej jedenastki.
89. minuta spotkania. Bartosz Wiśniewski czy Emil Piaseczny? Bartosz Wiśniewski, gol! 1-1! 89. minuta. W 89. minucie spotkania Polonia doprowadziła 1-1. 89. minuta. Bartosz Wiśniewski. To trzeci gol Wiśniewskiego w tym sezonie. Od rzutu wolnego zacznie energia Kozienice. Z numerem 8 Andrzej Kalinka. Kapitan gospodarzy zostawia futbolówkę Kołodziejczykowi. Kołodziejczyk w pole karne. Uwaga, Tobiasz! No i rośnie nam jeszcze temperatura tego spotkania. Zmiana w zespole gospodarzy. 90. minuta, więc na zyskanie tych cennych sekund trener Artur Kupiec. I szkoleniowiec energii Artur Kupiec przeprowadza czwartą zmianę. To ostatnia zmiana w drużynie energii. Z boiska zszedł Eugeniusz Kołodziejczyk, a na boisku z 19 pojawia się Maciej Gendaj, 18-letni napastnik, piłkarz obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi, mierzący 190 cm wzrostu, ważący 85 kg. Limit zmian w zespole energii wykorzystany. Uwaga, Wierzbowski, będzie szansa dla Polonii. Mariusz Wierzbowski, Wierzbowski, gol! Mariusz Wierzbowski, bohaterem czarnych koszul. Doliczony czas gry, 2-1 prowadzą poloniści. Bartosz, Mariusz Wierzbowski, drugi gol w tym sezonie, ale drugi jak niezwykle ważna to jest ta bramka dla polonistów. Energia Kozienice przegrywa z Polonią Warszawa 1-2. Tracą to zwycięstwo w samej końcówce gospodarze. Doliczony czas gry Mariusz Wierzbowski. Jak w spotkaniu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. On ponownie daje komplet punktów Polonii Warszawa. Jeszcze poczuli teraz krew poloniści. Marczak. Od bramki Piaseczny. Jeszcze zmiana w drużynie czarnych koszul.
boiska schodzi Krystian Pieczara, a w jego miejsce na placu gry pojawi się z 19 Michał Staś. Były piłkarz Stali Mielec. Do tej pory tylko 13 minut w tym sezonie. I mamy także czwartą zmianę w drużynie Polonii Warszawa. Na boisku numer 98 Michał Staś. A plac gry opuścił Krystian Pieczara. Uwaga, jeszcze energia. Staś, pierwszy kontakt z piłką, Michał Staś traci jednak futbolówkę. Mierzy się z ostatnim tabelem Piaseczny. To spotkanie w sobotę 30 kwietnia, jego początek o godzinie 17, a na obiekt przy Sportowej 3 ponownie zapraszam Państwa bardzo serdecznie w środę 4 maja, także o godzinie 17. Jeszcze wrzut z autu dla Świt, Nowy Dwór Mazowiecki. Polonii Warszawa. Z linii bocznej zacznie Przemysław Szabat. W najbliższą środę energia zagra na wyjeździe w drugiej rundzie. To jest ćwierćfinał Pucharu Polski na Mazowszu. Zmierzymy się z nim. Faul przy linii bocznej, faulowany Marcin Kluska. Ursus Warszawa w najbliższą środę na wyjeździe o godzinie 17. Kozieńczanie zagrają z Ursusem Warszawa. Natomiast 51 minuta. O 17 mecz na szczycie B-klasy. Marczak krótko do Kluski. Marcin Kluska na zyskanie sekund w narożniku boiska. Z rzędu. Czy będzie 18? Przekonamy się jutro. Wierzbowski. Przed godziną 19. Początek meczu. I koniec tego meczu. Ostatni gwizdek arbitra. 25. kolejka trzeciej Ligi Łódzko-Mazowieckiej. Polonia Warszawa pokonuje na wyjeździe Energię Kozienice 2-1. Z piekła do nieba w tym spotkaniu piłkarze Igora Gołaszewskiego. Bramki w tym meczu zdobywali w minucie 19 dla gospodarzy Wiktor Putin. W 89. Bartosz Wiśniewski. Już w doliczonym czasie gry Mariusz Wierzbowski. 3 punkty dla drużyny Polonii Warszawa, a więc dalej liczą się w tej walce o awans poloniści. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę oraz wspólne emocje. Dziękuję Państwu, Łukasz Kluwczyński. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Mariusz Wierzbowski. Brawo, chłopaki.